Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Cloud City News. Dzisiaj napadła nas prawdziwa Minecraft-okalipsa. Szefie, bo wszyscy się ewakuują, dobra, dajcie mi spokój. Teraz pracuję. Uprzątnąłem ten bajzel, przy okazji wynosząc szafkę. Teraz oddaję głos do reportera, który jest na miejscu. Zapraszam do oglądania. Witam Państwa, teraz jesteśmy w samym środku apokalipsy. Poczekamy na jakiegoś randomowego człowieka i przeprowadzimy z nim wywiad. O, dzień dobry. Jak tam, proszę pana, się pan czuje z tym, że te stwory atakują nasze miasto? Proszę pana. Witamy Państwa. Nasz reporter główny ucierpiał. Nasza stacja telewizyjna została opanowana, więc zapraszam do centrum miasta, gdzie wydarzyło się coś specjalnego. Witam, jestem tutaj reporterem zastępczym. Jak Państwo widzą, dostają się coraz to nowsze moby z Minecrafta. Potrafią się już nawet niektóre teleportować, jak tu Państwo widzą. Teraz podejdziemy sobie do osoby z Minecrafta, która wydaje się zachowywać całkowity spokój. Witam pana. W jaki sposób zachował pan całkowity spokój? A, no ja już jestem przyzwyczajony do tego. Już od początku życia walczę z tymi potworami. Bez mojego problemu bym tego nie zrobił. Aha, dobrze. A jak pan tutaj trafił? A, zobaczyłem taki portal przy moim domu, więc do niego wszedłem i wie pan... Co to jest? Reklama! Akurat w takim momencie muszę obejrzeć mój program przed końcem świata. No po prostu nie wiem, ta telewizja schodzi na psy. Wiemy, że właśnie trwa koniec świata, ale jeżeli nie szkoda ci życia, to przyjdź do naszego sklepu na promocję i zakup urządzenie telewizor pad. Tylko za $1500. Promocja! Witam, jestem komendantem naszej policji. Zapewniam Państwa, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma powodów do jakiejkolwiek paniki. Szefie, bo wymknęła nam się sytuacja spod kontroli. Dobra, cicho teraz, uspokajam ludzi. Dobrze. No więc jednak są powody do paniki, ale proszę nie panikować, wszystko panujemy nad wszystkim, na pewno. Do widzenia. O kurczę, wszystko mnie boli. O, szef zarządził żadnych reporterów. Ej, ty wkurzasz mnie, wiesz? Witam, właśnie zostałem pojmany przez tych panów. W centrum miasta otworzył się jakiś ogromny portal. Przekierowuję państwa tam, a może mnie uwolnią. Witam, właśnie jesteśmy przy wielkim portalu. Nadal wychodzą z niego moby, jak państwo widzą. Zobaczymy, co się teraz stanie. Coś z niego chyba jeszcze wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. To całkiem ładne miasteczko. Tak w ogóle to witam. Kto to jest? Nie wiem, ale chyba otwiera więcej portali. To niedobrze. Tak, chyba tak. Tak, fakt. Witam, to całkiem ładne miasteczko. Szkoda, że to jego ostatnie chwile. Co? Teraz będzie więcej stworów. No to nie najlepiej. Moi najlepsi przyjaciele, przyłączcie do tego beznadziejnego świata i pomóżcie mi im zawładnąć. A, ratunku! Musimy coś wreszcie zrobić, bo te stwory opanują miasto. No witam, chyba przyszedłem w odpowiednim momencie. Szefie, wróciłeś! Pokonaj tego chłopa! Dobra, nie chce mi się już oglądać tej telewizji, do cholery. Co tam się w ogóle dzieje? Zaraz sobie wyjrzę na zewnątrz. Co to jest?
I co jeszcze będziesz tu na mnie warczeć? Dobra, mniejsza o to, pokonam cię jednym palcem. No może, ale nie masz na pewno tak dobrego sprzętu jak ja. Oho, zaraz się zacznie potężna walka. Nawet tego nie skomentuję. Aha, dobra, jeżeli teraz ma nastąpić koniec świata, to zadzwonię do mojego kolegi, który wyjechał do Słowenii czy innej Bośni i Hercegowiny. Siema stary, co tam? No siema, ogólnie słyszałeś o tej apokalipsie? No tak, u mnie też jest przecież. A, no wiesz jak to jest. Cały czas coś. Ała! U mnie jest w ogóle gościu, który to powoduje. A u mnie całe miasto zniszczone. Kurde, połączenie zerwało. Mam ci już serdecznie dosyć, a spróbuj mnie złapać. Au! Ho ho, no i co, złapałem. Ho ho ho! Zostałem władcą z całego świata! Niezupełnie. Co? Jak to niezupełnie? Ponieważ mam to. Fiotek, co to mi zrobi niby? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Coś ty mi zrobił. No cześć, co tam? Uważaj. Jeszcze cię dopadnę, rozumiesz? Dopadnę cię jeszcze. Wszystko mnie boli. Nic ci nie jest, szefie? Jak widzisz, wszystko dobrze. Nie mogę zostawić ludzi bez wiadomości. Witam Państwa, nasze miasto zostało heroicznie ocalone przeze mnie od Minecraftokalipsy. Ten bardzo zły zapewne człowiek, czy tam klot, został pokonany, więc cieszcie się, imprezka! Uhu! Witam, znowu udało wam się pokonać moje metody, ale nie łudźcie się, że to moje ostatnie słowa. Wrócę tu jeszcze, rozumiecie? Wrócę!